Szanowni Państwo, przystępujemy do punktu 4. Podjęcie uchwał w sprawach. Podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe dzielnicy 17 w roku 2014. Jest to projekt uchwały zarządu dzielnicy 17. Proszę Państwa, zgodnie z przyjętą procedurą obowiązującą w tym mieście jesteśmy zobowiązani do dnia 15 lipca dokonać podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe dzielnicy w roku 2014 i Rada Dzielnicy po wydłużonej pracy, zwłaszcza w miesiącu czerwcu, podjęła decyzję na razie poprzez swoje komisje merytoryczne, w wyniku których powstał tenże projekt uchwały. Projekt uchwały był sporządzony przez zarząd dzielnicy, a opiniowany przez poszczególne komisje. I teraz przejdziemy do wysłuchania opinii poszczególnych komisji. Może zaczniemy od Komisji Budownictwa. Komisja Budownictwa, punkt 6, dział gospodarki komunalnej, to zapoznanie się przyjęła jednogłośnie. Dziękuję uprzejmie. Komisja Kultury. Komisja Kultury jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję uprzejmie. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa w punkcie 1-7 dotyczącym bezpieczeństwa publicznego przyjęła jednogłośnie w tej formie wniosek. Dziękuję. Komisja Zdrowia. Komisja pozytywnie zaopiniowała jednogłośnie. Tak, dziękuję uprzejmie. Komisja Ochrony Środowiska. Komisja Ochrony Środowiska wstrzymała się od opinii, wychodząc z założenia, że nie ma tematów, które ich dotyczą bezpośrednio. Komisja Mieszkalnictwa. Też, nie. Dziękuję. Proszę Państwa, i teraz nadszedł czas dyskusji, którą otwieram. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Będę liczył, kto się wstrzymał, kto jest przeciw. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję bardzo.